Miała w sobie coś ulotnego, tamizy mgiełka, nie pamiętam. Brat jej ponoć bronił kiedyś przed mieszczonym z powietrza. Mówiła o tym po polsku, wszystko można było zrozumieć, wszystko dało się spamiętać. Myślałem, że kiedyś uleci i po latach przyznaję po cichu, że nawet to bolało, dlatego słówka wchodziły wolno. Tak trochę z angielska, czyli z niedzieli na niedzielę, nie trzymały się głowy, mea culpa, I'm sorry. A ona istotnie unosiła się zgrabnie, drobnymi kroczkami robiła powietrze. Gdy była już zbyt blisko naszej ziemi, w ruch wchodziły jej angielskie ręce. Szekspir się z nią witał, trzeba przyznać, dobra szkoła. I z Eliotem, gdy tylko chciał, rozmawiała na pamięć. I nie była to rozmowa jałowa, a my barbarzyńcy z akcentem z nad Wisły wołaliśmy o Beatlesu. A ona istotnie unosiła się zgrabnie, drobnymi kroczkami drobiła powietrze. Gdy była już zbyt blisko naszej ziemi, w ruch wchodziły jej angielskie ręce. Miała w sobie coś ulotnego, tamizy mgiełka, nie pamięta. Brat jej ponoć bronił kiedyś przedmieść Londynu z powietrza. Mówiła o tym po polsku, wszystko można było zrozumieć, wszystko dało się spamiętać.